Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Podstawowa w Osieczanach, szacowna jubilatka, swej stuletniej historii różami usłanej nie miała. Jej powstanie, budowa, rozbudowa na przestrzeni wielu dziesięcioleci okupione było trudem i wysiłkiem wielu pokoleń, zaangażowaniem społeczności osieczańskiej oraz pracą u podstaw. Jeśli zatem o podstawach mowa, pobiegnijmy do lat jej młodości. Na ziemi obiecanej w 1914 roku przez Jana Dunina Brzezińskiego stanąć miała. W 1915 roku zgoda Rady Szkolnej Okręgowej w Myślenicach już była. Pierwsza wojna światowa plany pokrzyżowała. Tym samym dopiero po wojnie ów grunt pod szkołą przekazany został. Pierwsza szkółka jednoklasowa w 1920 roku powstała w starej wynajętej chałupie, zwanej Chrobakówką. Przez kolejne lata szkoła rozwijała się dynamicznie. W połowie lat 30. XX wieku pojawiły się pierwsze konkretne plany budowy nowego budynku szkoły, popierane przez kierowników szkoły, Juliana Jarosza oraz Władysława Kaczora, wspierane przez Radę Szkolną pod przewodnictwem Józefa Ralskiego, a później Karola Ralskiego. Przeszkód po drodze było wiele. Powodzie, kryzys gospodarczy. Szkołę rozpoczęto budować w 1935 roku. Ówczesny kierownik szkoły, Józef Rams, wspomina to tak. Z protokołu kroniki szkoły, Józef Rams, kierownik szkoły. Ludność z zainteresowaniem przyglądała się rosnącej szkole, pieszcząc ją łaskawym i ciepłym spojrzeniem. Wszyscy się nią interesują, ale najbardziej się nią interesuje, można powiedzieć, pokochał ją i poświęcił się sprawie budowy szkoły w Osieczanach pan Szymoniak, obecny sołtys wioski. Często obserwuję go, jak podchodzi do murów i patrzy i uśmiecha się do siebie. Pieści szkołę wzrokiem. To dziecko jego pracy, w większej mierze niż wszystkich innych. Poddawanie mu myśli i planów możliwych do zrealizowania, trącenie w stronę ambicji powoduje zaparcie się swoich interesów osobistych dla szkoły. To też chodzi, zabiega, nagania, aby tylko pomóc murom dźwignąć się wyżej i wyżej. Od 1936 roku przez cały okres okupacji naukę w Osieczanach organizowała Teresa Brzezińska. W 1945 roku następuje reforma oświaty. Od tej pory w szkole było już 3 pedagogów. I też od tego roku do 1970 dyrektorem placówki był Adam Kołodziejski. To jemu szkoła zawdzięcza imię obrońców Warszawy. Lata powojenne to trudny czas remontów i dalszej rozbudowy szkoły. Kolejno w poczet dyrektorów placówki wpisali się Józefa Kołodziejska, Andrzej Kwoka, Józef Łętocha, Janina Batko, Józef Bidziński, który dyrektorem był do 1998 roku. Do tego czasu placówka rozrosła się do 8 oddziałów, 12 nauczycieli i 70 uczniów. W tym też roku szkołę połączono z przedszkolem samorządowym, tworząc zespół placówek oświatowych. Rok później miała miejsce reforma i wprowadzenie 6-klasowego systemu edukacji. Dyrektorem ponownie została Janina Batko. Po niej dyrektorem była Maria Przewłocka, a od 2003 roku funkcję tę pełnił Bogusław Żyła. Pierwszy dyrektor w historii szkoły, który był wcześniej jej uczniem.
Ja byłem związany z tą szkołą podwójnie, raz jako uczeń. Od 76 roku chodziłem tutaj do szkoły podstawowej, pełno 8 lat. I drugi raz powróciłem do tej szkoły w 2003 roku we wrześniu, kiedy najpierw powierzono mi stanowisko dyrektora na rok, no a później już wygrałem 3 konkursy pod rząd, także byłem dyrektorem do 2019. To był rok 2003, reforma oświaty. Wszystkie pieniądze szły na dokończenie tych gimnazjów, na rozbudowę gimnazjów. Podstawówki zostały zostawione tak niejako na poboczu. Przyszedłem tutaj do szkoły, byłem przerażony i zobaczyłem te same stare szafy w tych samych miejscach. Parkiet na korytarzu wyglądał tak, że jak dzieci po nim biegły, to on tak za nimi podskakiwał i unosiły się chmury kurzu. To było wszystko jeszcze na smole, pięknie osadzane, no tak jak dawniej się to robiło. Stan techniczny budynku był tragiczny i to było wyzwanie. Zrobienie z tą szkołą czegoś, żeby ona mogła w miarę dobrze funkcjonować, no bo warunki były straszne do tego stopnia, że nawet woda pod kaloryferem zamarzła w wiaderku w pewnym momencie, ale wyszło. Remont tej szkoły to był właśnie takim przykładem, jak powinna współdziałać lokalna społeczność, czyli rodzice, sołtys. Korzystaliśmy z pomocy radnych z sąsiednich wsi. Warto by tu również podkreślić rolę pana Jana Gubały, właściciela Gubadu. Pchnął ten remont szkoły. Dużą część remontu tego pierwszego również firma Gubad, Jan Gubała z żoną zasponsorowali. Wtedy część dzieci uczyła się na strażnicy, część dzieci uczyła się również w kościele. Ksiądz proboszcz tutaj nam bardzo, bardzo również pomógł. Zależało nam na tym, żeby wszystkie dzieci w miarę możliwości mogły tutaj uczestniczyć w katechezie, przy parafii. Mnie uderzyło co w tej szkole, że za małe klasy, że za mało miejsca, że nie ma miejsca na taką prawdziwą rekreację uczniów między lekcjami, po lekcjach, że nie ma sali gimnastycznej. I myśmy to wałkowali tutaj na plebanii bardzo często. Wtedy wystąpiłem z takim wnioskiem, żeby założyć jakieś stowarzyszenie w Osieczanach. I powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Osieczan. I zaczęli już starania o budowę szkoły w Osieczanach. Sami ludzie po prostu byli za tym, żeby ta szkoła powstała. Była pokaźna kwota zebrana na różnego rodzaju prace związane z przygotowaniem dokumentacji i budowy szkoły. Był zabezpieczony teren pod budowę szkoły w dawnej Unicze, tutaj obok zaraz. Piękny teren. Urząd gminy był przychylny temu pomysłowi. Ale jak to zwykle, w urzędach się ludzie zmieniają. Całkowicie ten pomysł przepadł. Jak żeśmy budowali kościół, to nawet klasa 8, 7 włączali się do budowy kościoła, nosząc materiał nawet, znosząc na kościół. Ta młodzież i ci ludziska zostali tak tutaj doświadczeni w przeszłości, że o nich można mówić tylko, że byli bohaterami. Ostatnimi dyrektorami szkoły byli od 2019 roku Łukasz Drewienkiewicz, zaś od października 2020 dyrektorką została Liliana Mitana. Na początku pewnie nie zdawałam sobie sprawy, bo to jest moje nowe doświadczenie życiowe. Natomiast przyszłam pełna optymizmu, pewnie z jakimś tam zasobem też obaw, ale zostałam tu tak mile przyjęta, że nie spodziewałam się. Zaskoczyła mnie na pewno pozytywna atmosfera, ale generalnie jestem pod ogromnym wrażeniem rodziców, którzy bardzo chętnie przychodzą do szkoły, chcą pomagać, chcą ją wspierać, chcą, żeby się rozwijała. I to jest dla mnie taki naprawdę plus na przyszłość. Dzieci nasze też się cieszą. Cieszymy się, że wracają do nas, że są. Duże wyzwania przed nami. W najbliższym czasie będziemy rozpoczynać budowę sali gimnastycznej. Sali, która tutaj była oczekiwana przez wiele pokoleń. Podpiszemy umowę na projekt budowy nowej sali gimnastycznej.
przy Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach. Jak w każdej historii, blasków i cieni było sporo. A choć szkoła mała, a warunki do edukacji i rozwoju bywały trudne, to zaangażowanie nauczycieli, pracowników placówki oświatowej, rodziców i lokalnej społeczności, a także uczniów, znakomicie pewne braki rekompensowały. Jasnym światłem świeci wspomnienie o nauczycielu Stanisławie Gubale, który wiele lat swojego życia zadedykował tej szkole. Nauczyciel z charyzmą i pokorą. Zarażał kolejne pokolenia uczniów pasją do sportu, rekreacji, turystyki i przygody. Znalazłem się w Osieczanach bodajże w 1978 roku. No i rozpocząłem pracę tutaj po Andrzeju Kwoce. Troszkę SKS-u było mało, WF-u to było te 4 godziny. Dzieci chciały to, lubiły, więc była atmosfera do tego, żeby coś robić. Nauczyciele, zwłaszcza przy brzydkiej pogodzie, narzekali, bo miałem zajęcia na korytarzu, to przeszkadzało trochę w lekcjach. Boisko, to które tam jest teraz asfaltowe, przedtem było gliniaste. Zrobiło się skocznie. Oprócz sportu to jeszcze opiekowałem się szkolnym klubem krajoznawczo turystycznym. Robiliśmy jedną wycieczkę w roku, taką na 3-4-dniową z namiotami. I szło się Babia Góra, Turbacz i Trybrz, Ciecień, Śnieżnica, Pieniny. Narzekali nauczyciele na mnie, bo czasem wyprowadzałem nawet takie zajęcia z chłopakami, poszliśmy na Ukrainę. To oni z powrotem, żeby się na matematykę spóźnić. Ja już jestem, jeszcze tam grupka jest, a tam ci nogi, to, a ktoś musiał się tu sobie buty mu obtarły, no to tak, no pół klasy nie ma. Powołał do życia szkolny klub sportowy. Prowadził go we współpracy z trenerem Bogdanem Łętochą. Sport zaczyna się od sportu dzieci i młodzieży i od masowości tego sportu. Trenowaliśmy z dziećmi tak, że albo razem mieliśmy treningi, albo zmienialiśmy się, jeździliśmy razem na zawody. Tutaj te fantastyczne dziewczyny, które były naszymi zawodniczkami, one były przez nas w sposób taki świadomy dobrane. SKS Osieczany to istna kuźnia sportowych talentów. Jesteśmy nauczycielami z panem Staszkiem, naprawdę z długoletnim stażem. No jesteśmy w stanie wychwycić wśród małych dzieci takie talenty czy takie kryształy, bo mieliśmy 10 zawodników, którzy przez te kilka lat tak naprawdę trenowali z nami. No, większość z nich zdobyła swój medal na zawodach rangi Mistrzostwa Polski. Młodzież ze stymą wspomina zajęcia i treningi z panem Stanisławem. Są zgodni, że to w tej szkole, na jego lekcjach, rozpoczęła się ich piękna przygoda. Dla mnie szkoła to jest początek przygody ze sportem. Zawsze pamiętam te kolejki do magazynku, gdzie po prostu rozdawało się zawsze piłki na WF-ie, paletki do tenisa, zawsze tutaj też był korytarz oblegany, były dwa stoły ping-pongowe i każdy po prostu chciał się dorwać do tych stołów. Boisko, piłka zawsze była w ruchu. Czy słońce świeciło, czy padał deszcz, czy zima, czy lato, po prostu byliśmy zawsze na powietrzu. Dzięki panu Staszkowi człowiek jakby poznał sport, poznał różne jego odsłony. Pokazał mi, że sport może być bardzo fajną formą rozwoju fizycznego, ale i też osobowości, przede wszystkim charakteru. Pan Staszek Gubała wprowadził zawsze na koniec roku plebiscyt dla najlepszego sportowca. Dla mnie to byli ci zawodnicy tacy jak tytani sportu, tacy naprawdę godni podziwu. I ja jako dziecko wzrastałam właśnie w takim poczuciu, ja kiedyś muszę wygrać ten plebiscyt dla najlepszego sportowca. Nauka jako nauka, no też trzeba było wszystko to przejść, ale lekcje WF-u były naprawdę bardzo fajne, ciekawe i tutaj pan Staszek, że tak powiem, tą pasję w nas wczepiał, czyli było spektrum zajęć. Nigdy mi nie utrudniał tego sportu. Zawsze wręcz byłem promowany, każdy mnie do tego zachęcał, każdy chciał, żebym biegał, no i przede wszystkim potem każdy się cieszył z tych sukcesów, które były. Za sprawą dyrektora zawsze te wielkie osiągnięcia były honorowane i rozgłaszane na całą szkołę. Z taką dumą się mówiło nauczycielom, wczoraj byłam na zawodach i zdobyłam jakieś tam miejsce, wiadomo. No i to na pewno było super i też jakieś dodatkowe oceny z WF-u. Dzień dobry,
młodzieży w Szkole Podstawowej w Osieczanach nie brakowało i nie brakuje. Obecnie uczniowie, którym muzyka w duszy gra, tworzą szkolny zespół muzyczny Vivo, którego opiekunką jest polonistka Agata Kluska. Dzieci, młodzież muzykują i świetnie się bawią. Z radością sięgają po kolejne trofea na konkursach muzycznych. Wiele pięknych wspomnień i skarbów znajduje się w kronikach szkolnych i albumach ręcznie wykonanych przez wychowanków szkoły. Są one archiwizowane w szkolnej bibliotece. Ta szkoła to szkoła familijna. Tu wszyscy się znają, a pamięć o niej jest wciąż żywa. Ksiądz proboszcz dawny Sieja pyta się dzieci tam, kto jest najważniejszą osobą w szkole. Pani Woźna. A oprócz pani Woźnej, pan Woźny. No ale w końcu, ale oprócz państwa woźny kto? No to musiał podpowiedzieć ten dyrektor. Jako woźny konserwator pracujemy już prawie 30 lat i pracujemy razem z żoną tutaj. W tym miejscu, gdzie my tu stoimy, to tu było boisko. Jak ja chodziłem do szkoły jako dziecko, no pierwsza, druga, trzecia klasa, to tu było boisko, takie klepisko, grało się w palanta na tym. No potem zaczęli tą szkołę budować i kończyłem szkołę już tu w nowych klasach. To były całkiem inne czasy, no, tam były grządki koło szkoły, tu pracowało się fizycznie na tych godzinach pracy techniki, to się pracowało normalnie i dla mnie w czynie społecznym dużo rzeczy się zrobiło, strażnice żeśmy budowali w czynie społecznym, no całkiem inne czasy, bez porównania. Szkoła podstawowa w Osieczanach jest w sercach wielu. Do tej pory, gdy spotykam któregokolwiek nauczyciela z tej szkoły, zawsze poznaję, zawsze witam się i też oni nawiązują do tych lat, tak jakby z moich roczników. Fajnie, naprawdę bardzo miło jest tutaj przyjechać, zobaczyć jak ta szkoła się zmienia, no bo za moich czasów no, nie było takich warunków jak między innymi teraz Orlik, czy teraz nawet słyszę o budowie hali, no to jak dla mnie, to w tamtych czasach to po prostu był, no bym powiedział, Ameryka. Ja mam znakomite wspomnienia z tych czasów. To był taki bardzo dobry i szczęśliwy okres naszego życia i życia tych dziewczyn. Myślę, że pan Staszek też uważa, że to była taka fantastyczna przygoda, którą dzisiaj jest dosyć trudno, bardzo trudno jest powtórzyć. No praktycznie tak jakbym teraz weszła, to jest to samo. Czego zatem można życzyć szacownej jubilatce na kolejne 100 lat? My z panem Staszkiem mieliśmy taki pomysł w połowie albo pod koniec lat 90. i staraliśmy się i zabiegaliśmy, bo nam zależało na tym, żeby sala gimnastyczna przy tej szkole powstała. I teraz minęło te 20 parę lat i jesteśmy jak gdyby w punkcie wyjścia i wiemy, że ta sala tutaj powstanie i powstanie stosunkowo szybko. I szkoła będzie jeszcze rozbudowana, z czego się bardzo cieszymy. I mam nadzieję, bo rozmawiałem z panią dyrektor, że to się stanie stosunkowo szybko. No, żeby się rozbudowała, żeby dzieciom się warunki i nauczycielom poprawiły i spokoju przede wszystkim, żeby nie było nerwówki żadnej. Na 100 lat sala gimnastyczna i rozbudowa szkoły. To by był najpiękniejszy prezent. Tej stulatce bym życzył, żeby ją trochę odciążyć. Niech tam będą właśnie te maluchy, przedszkolaki. Natomiast jej jako matce życzyłbym, żeby powstała szkoła, jeszcze raz powtórzę, na nowym miejscu, jest jeszcze miejsce w tej chwili, bo za parę lat może już nie być w ogóle, tak żeby to była szkoła na pokolenia. No przede wszystkim może tego, żeby wykorzystywali to, że jak my biegaliśmy, mieliśmy takich super nauczycieli, no to może teraz, żeby te osoby, które biegały, jako wspomagały, bądź miały możliwość przede wszystkim te dzieci wspierać, żeby pokazywać im to, pielęgnować tę tradycję. Na pewno bym życzyła dalszego rozwoju, to przede wszystkim.
sukcesów w sporcie i w różnych innych dyscyplinach, czy innych rzeczach związanych ze szkołą. Kadry nauczycielskie z pasją, z energią, z radością, którzy pociągną za sobą dzieci, młodzież i którzy też będą potrafili jakby czymś te dzieci zainteresować. Dobra dla placówki i dla dzieci, żeby umieć właśnie zwrócić uwagę na różne aspekty szkoły, czy też wychowania tych dzieci, tym bardziej w tych czasach, które teraz mamy. Życzę sobie, aby ta szkoła była otwarta, żeby była szkołą dialogu, żeby była szkołą porozumienia, żeby była szkołą jakby wspólnej współpracy różnych środowisk i żeby się stała takim centrum tutaj całych Osieczan. Życzymy tego wszystkiego i życzymy, by szkoła w Osieczanach była szkołą z marzeń. Marzeń wielu, wielu pokoleń.